Witam, witam moje kochane pet shopki z tej strony Poziomka, a oto kolejny odcinek z gry Little's Pet Shop. Tak moi drodzy, nic innego nam nie zostało niż zagrać w grę. O tak, jeżeli znowu słyszycie świnkę morską, to bardzo przepraszam. Bardzo, ale to bardzo przepraszam. Zawsze zaczyna szaleć, kiedy nagrywam. No cóż. Jej pokój to też mój pokój. Okej, właśnie. Ostatnio coś, czego nie zrobiliśmy, to były właśnie przekąski ze świata ogrodu. I mam dylemajta, kim mam chodzić w tym świecie. Pójdźmy teraz Kają. Ale lak. Myślałam, że mnie wywali, serio. Byłam pewna. Kupmy przekąski. I czapkę. Bo tak. Okej. Okay. Do świata ogrodu! A matka, mamy zwierzaka. Dobra. O dziwo mnie na nią stać. Patrzę na nazwy. Muszę to kupić? Stać mnie? Ha! No to śmieszne. Czas zarabić pieniądze. Ale mam chyba pomysł, jak go nazwać. Ale wpierw idziemy do świata. Zła. Tym, tym, tym. Czekajcie, muszę zrobić małe cięcie. Okej, jestem. Musiałam się tylko upewnić. O matko, wszyscy się zebrali. Jakie to słodkie. No to możemy pochodzić jeżynką. Bo jeżynka jest tak kochana. Ja nie mogę. Jeżynka jest cudowna. Ach, słabe rączki. A! Nie chciałam znowu wchodzić na huśtawę. Dobra, tu się nie da, w sumie się nie dziwię. Zaraz zagram w jakąś grę. Okej. Chodźmy jeszcze tutaj. Wolę osobiście klikanie. O! Klikanie jest super. Ale w sumie jak ten, jak szuram, to przynajmniej mięśnie mi się robią, hehe. Tu! Chcę zobaczyć, jak to wygląda z jedzeniem, bo już nawet nie pamiętam. A gdzieś tutaj było to całe karmidełko. Lub jak powinnam to nazywać. Co? A, to jest zjeżdżalnia. Ja cię głupi kot! Która to była? Która? Jak ona się nazywała? Nazwałam ją niedawno. Kotka chyba. Zwyczajnie czekajcie, kotka jest smutna albo mi się zdaje. Vivian jest smutna, kotka jest smutna. Chwila. Trzeba o nie zadbać. Co ona może kopać? Nie ogarniam. Nie gonię go. Okej. Okay. Zuziu, nie bądź smutna. No. Jak słodko. Mhm. Ej. Młoda, nie kop. No. I zjedz sobie. Huh. Biedactwo. No okej. Okay. Wszyscy się dobrze... Nie, Vivian jest smutna. Dobra, Vivian. Co ci jest? O matko! Jest wykończona. No ją miam. Miam, miam, miam. Nie kręć się za tym ogonem, tylko jedz.
a będzie lepiej. Mówić. Okej. Okay. Chcę wrócić do Jerzynki. O, dobra. Bo chcę zobaczyć w końcu to karmidełko. I nie ma, że nie. O. Czyli nie musiałam jej karmić. Kto? Tak. Ale dobra. Kto chce w co pograć? Nie. Czy on musi w to zagrać? Może być. Nie pamiętam, czy to jest opłacalne, czy nie, ale... Coś się laguje, zauważyłam. Gramy na trudnym. Najlepiej. Nie mam zamkniętych drzwi chyba. Trochę słabo, no ale cóż. Na słodko skacze. Śliczna grafika jest w tej grze, serio. O kurczę, szaleńce. Oj. Zapatrzyłam się na drzwi. Bo muszę je domknąć. Wybaczcie, ale zawsze mam coś takiego, że nie lubię, kiedy nie są one zamknięte. To takie niefajne. A mam dużo pieniędzy. To bardzo dobrze. Ale możemy zagrać w super drapanie, nie ma sprawy. Ale nie ma na to zbyt dużo... za to zbyt dużo kasy? Ale... Co tam? Tum, 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 tum. Będę się drapać. Ciężej się drapie. Zauważyłam. Dostaję premię, ale fajnie. Zaraz zagramy sobie w bańki pewnie. Znając życie, bo za niej się dostaje bardzo dużo kasy. Szyja. Jak szyja swędzi, to jest najgorzej. Jestem takiego zdania. Nie ma nic gorszego niż swędząca szyja. O, jak dobrze w pałuchu. Dobra. O, gubię rytm. To mi się nie podoba. Właśnie, chodź tu. Ale świetny soundtrack. Ale co? Dobra. Wystarczy mi. Możemy iść kupić zwierzaka. Jestem jak najbardziej za, żeby kupić tego małego słodziaka. Tym, 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 tym. O, jest sklep. Odkryłam nowe zastosowania, że to w ogóle tak działa. O kurczę. Trzeba kupić, bo bardzo ładne rzeczy. Aż tak drogie nie są. I nazwiemy na pewno zwierzaka Mixi. Bo świetnie do niego pasuje. Okej. Okay. Jest bardzo ładny. Mixi idzie do tego świata, to na pewno. I na pewno ubierzemy Mixiego, zanim cokolwiek mi każą zrobić. Ma zielone oczka, więc pewnie znowu będę porównywała trochę do tego... Nie, on ma zbyt śliczną grzywkę, żeby ją zmieniać, tak uważam. Ta obruszka bardzo mi pasuje w sumie. A okularki?
Mogą być, tak, jak najbardziej. Jestem na tak. Możesz sobie zjeść. Nic się nie stanie. Zabawa w fontannie. Okej, akurat chciałam zagrać w odbijanie baniek. Nie, ninja. Nie bawimy się w to. Nie, Vivian, nie bawimy się w to. Czyli muszę czekać na te bańki całe. To troszkę poczekam. Kołowrotek. O nie, 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 nie. Piłka. O nie, 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 nie. Drapanie. O nie, 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 nie. Jabłka. O nie, 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 nie. Chowanego. O nie, 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 nie. Orzechy. Ej, co? Nie będzie? Tak. No nie będzie. Idę do tego. Bo tam sobie znajdę bańki. Szybciej. Niż mi każą. I tak będzie lepiej. Tak sądzę. I przy okazji wezmę sobie piątak. O. I bierzemy trudny, to na pewno. Para, para, ra, ra, ra. Trudny. O, kurczę, było blisko. Jak? Nie wierzę. A, jak zginąć, to za każdym razem. I tak mi dobrze poszło. No upartego by się zmieściło, ale no. Ale nie pykło. No i cóż. Aha, nie! No i super. Jestem ciekawa, czy coś dostanę. A, to było na bardzo wysoką notę, okej. Okay. Spoko. Nawet tysiaczka ponad zgarnęłam, więc jest bardzo dobrze. Nie będę narzekała, bo w sumie nie mam na co. Kusi mnie i tak zaraz zagrać w rytmy i pląsy. Dwa nowe zwierzaki, matko. Dobra. Karzełek kolejny? Za dużo karzełków. O jacie, żabka, jaka piękna. Okej. Okay. Na pewno ją chcę. Myślę, jak ją nazwać. Myślę, że bardzo będzie do niej pasowało imię, patrząc, jakie tutaj mam. Nazarcia. O jacie. Ten dźwięk. Jest cudowna. Idź tutaj. A ten? Jeszcze mi na niego stać? Myślę, że do niego będzie mi bardzo pasowało imię... Darkness. Odhaczamy z listy. Thank you.
może pójść sobie też tutaj, bo będę tam na pewno z tego korzystała. I nie stać mnie na taką dostojną muszkę, a jest piękna. Okej. Dobra. O matko. Dobra. Czyli wycieczka z Darknessem. Oraz co? Wycieczka z Darknessem. I ta chce chyba zagrać w zbieranie jabłuszek, chyba tak, więc to będzie easy. Ubierzemy ich chyba od razu, żeby było łatwiej. Kotka, Nazarcia, Bezzi, Zuzia. Dobrze chciałam zrobić. Darkness, tak? No to Darkness, pierwsze cię ubiorę. Przypominasz mi o serii Tomb Raidera? Dałabym ci muszkę, ale niestety póki co nie mamy. Nie mam do ciebie pomysłu, nie mam kreacji dla ciebie. Czyli nie możesz tego mieć na sobie. Ho, ho. Darkness będzie tak słodko ubrany. Ho, ho. Nie no. Póki co bądź tak nagi. I możemy tobą wszystko pozbierać, jeżeli tylko masz ochotę. Proszę bardzo. Okej. No i tu nie wejdę oczywiście, jak zawsze zresztą. Co? Chodź jeszcze do kołowrotka, którym się kręci. O! Też chcesz kotku? Kotko? Okej. No to teraz czas na Nazarcie. O jacie, która jest tak śliczną żabką, naprawdę. O, jak ona jest kochana! Jest tak pięknie zrobiona, że naprawdę ja jestem w szoku. Ona zawsze miała tą czapkę, kiedy ja grałam. Panienka z okienka. Nie, o, to jest piękne. To do niej tak pasuje w sumie. Albo to. Okej. Okay. O jacie. Cudowno. Okej, okay, zbieranie jabłuszek, tak? Może tutaj mi się odblokuje. Nie! Nie lubię tej gry w drapanko. Nazarcia chciała grać. No, dobra. Co, Nazarciu, zagramy sobie? Muszą się tylko tutaj pokazać i mam nadzieję, że się pokażą. Lecimy na trudnym, moi drodzy. Segregacja, recykling, o to chodzi. Graj. Trudny. Mi się już myszka gubi. Pyk, 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 pyk. Źle zrobiłam. Pyk. Najgorsze jest to, jak mi się myszka. Co ja zrobiłam? Czemu to rzuciłam do tego? Gratuluję. Nie dam rady złapać wszystkich. Niestety zrobiłabym z wami zakład, że nie wypuszczę żadnego, że żaden już do końca czasu nie spadnie, ale to byłoby kłamstwo, więc wiecie. Koniec czasu? Kto to wymyśla? Dobra. Niebieska? Jak miło. I dużo pieniążków. Że ho, ho, ho. To mi się podoba. Nie wiem, się tak fajnie chodzi. Rasowie skorgi. Aha, będziemy kupować zaraz.
Już to widzę. Zobaczymy, czy nas stać w ogóle. Zanim to jednak zrobię, chciałabym wziąć tą monetę i wejść tutaj. Dokładnie. Idealozo. Super. Trochę więcej kasy nigdy nam nie zaszkodzi. Tak uważam. Ona tak fajnie skacze. Zobaczmy jeszcze, jak wyskakała na skakance. Nie, tak samo. Ustaw się w kolejce, nie? Dobra. I ten dźwięk tych monet. Tak cudowny. To chcę. Piłka. Ale piękny. O, ja cię. Cudowny. Myślę, że jego nazwiemy... Ją nazwiemy... Piorunka. Tak mi się zdaje. Tak patrzę. Mhm. Zapełniony jest ten świat. Ale czapka! Ale super czapka! Dobrze. No to ja sobie wrócę tutaj. Bo tak mi pasuje w sumie. Ubiorę jeszcze piorunkę i kończymy odcinek. Tak to wygląda, moi drodzy. Tak to wygląda. Świat zimy! Nowy świat! Trening pioruna. Haha, oczywiście, że następny odcinek, moi drodzy, bo ja jestem typowym polsatem. Tylko się zajmę jeszcze Ramasakim, zanim zajmę się piorunem. Piorunką! Przepraszam. Haha, jestem okropna. No ale cóż, co zrobię? Jak już mnie nazywacie polsatem, to już będę tym polsatem, nie? Jedz. Om nom 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 nom. Jeszcze? Okej. To ficzek. Piorunka. Piorunka będzie miała świetne wdzianko. Coś tak czuję. Jest to sportowiec, chciałabym zaznaczyć. So... Tego nie kojarzę, nakrycia głowy, nie wiem czemu. Dokładnie. Jej sobie jaj z was nie robię. Nie to, ale to jej pasuje. Nie, te okulary. I tak. I moi drodzy, na dzisiaj to będzie koniec odcinka. Jeżeli wam się spodobał, oczywiście byłabym wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go. A my się słyszymy już niedługo, także do usłyszenia. No i cześć!